Siemanko, witajcie. Przyszła jesień. Trzeba by było zająć się przeglądem lekkim wszystkich urządzeń, zanim spadnie śnieg. Czy wszystko się trzyma, czy wszystko jest w dobrym stanie. Drzewo jest zabezpieczone do kominka. Turbina też, naciągi ma już w porządku. Lekko tam od czasu do czasu je poprawiam. Zwłaszcza po silnych wiatrach sprawdzam, czy to wszystko tutaj ma ręce i nogi. Panele odliścione, już raczej więcej liści na nie nie naleci. Z tych drzew tutaj już wszystkie się wyłysiały. Te panele, które mam na dachu tutaj z drugiej strony, i na ścianie planuję zamontować na jakimś mobilnym trackerze, mobilnym albo stałym, w każdym bądź razie trackerze, żeby można było to ustawić sobie albo na zachód, albo na południe, albo na wschód nawet. O tej porze roku tak naprawdę słońce jest dosyć nisko, więc samo ustawienie na zachód to mało efektywne jest w tej chwili, bo panele tak naprawdę dużo nie dają. Słuchajcie, jeszcze jest taki plan, żeby przetestować właściwie, bo już urządzenie do mnie leci, przetestować urządzenie typu kamera termowizyjna, która troszkę może pomóc w serwisowaniu takich rzeczy jak panele czy połączenia w akumulatorach, dosyć ważne, żeby wiedzieć, czy jakieś przewody się grzeją, czy tak naprawdę nawet sprawdzić ogrzewanie w domu, bo dom faktem, który zbudowałem, ma ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie zwykłe, ale jest to dom tak naprawdę z konstrukcji drewnianej, szkieletowej, więc on jest dosyć ciepły, ale gdzieś prawdopodobnie mogą wystąpić jakieś, jest jeszcze w budowie tak naprawdę, w wykończeniu, mogą wystąpić jakieś takie drobne ujścia ciepła, które warto wiedzieć, gdzie występują, żeby zapobiec temu. Takie urządzenie się pojawi na kanale. Wrzucę wam linki w opisie do tego urządzenia. Możecie sobie sprawdzić. Może ktoś już używał tego. Wygląda na całkiem solidne, dobre. Jedno z takich lepszych. No nie jest najtańsze, ale wydaje mi się, że warte do kupienia. Zobaczcie, napiszcie, czy ktoś już takiego urządzenia używał. Jak ewentualnie się sprawuje takie urządzenie. Kamera termowizyjna. Fajna sprawa. Trochę zabawka, ale pomaga. Ja do tej pory nie sprawdzałem mojej instalacji jeszcze przez taką kamerę, więc warto by byłoby to zrobić. Także zapraszam wszystkich. Linki w opisie. Piszcie w komentarzach. Zapraszam też na forum. I do zobaczenia w następnym filmie.